Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji okrętu Tieru 10. Tym razem zajmiemy się nowością, jeszcze ciepły okręt stalowy, niemiecka deska Z42, dostępna, a już powiedziałem, że za stal. Także będę sobie tutaj gadał, bitwa będzie sobie leciała. Miałem Wam pokazać bitwę na żywo, ale ogrywając sobie ten okręt, ta bitwa była ostatnia, jaką zagrałem, żeby przygotować tę recenzję. I stwierdziłem, że jest na tyle fajna i na tyle przyjemna dla oka, że pokażę Wam ją i będę sobie tam trajkotał w tle. Także oglądajcie sobie, ja będę robił porównanie. Do porównania wziąłem właśnie ZK-42, Z-52 i Harugumo, bo Harugumo tylko ze względu właściwie na to, że konfiguracja artylerii jest taka sama, czyli 5 podwójnych wież z działami kalibru chyba 102 mm, także głównie dlatego. I będę Wam tu jeszcze oczywiście pokazywał kapitana, ulepszenia, inne pierdoły, ale to w trakcie, także teraz będę sobie gadał, a potem będziemy mogli sobie komentować, co się dzieje na bieżąco. Może zacznę od porównania. Jak już wspomniałem, dwie Zetki i Harugumo. Zetka niemiecka Z52 ma troszeczkę inny kaliber, tam jest 128 mm. Jeżeli chodzi o zasięg artylerii, to wszystkie deski wypadają mniej więcej równo. Z52 ma najkrótszy zasięg, ale jeżeli chodzi o DPM, taki goły DPM, no to niestety, mimo że Z52 ładuje szybciej niż nasza nowa ZK-42, gdyż nasza ZK ma 4,50. Porównuję tu statystyki bazowe, nie będę wszystkiego szykował, a Z52 ma 3,80 reloadu, Harugumo ma 3 sekundy reloadu, także najszybsze przeładowanie na japońskiej desce. I goły DPM, szanowni Państwo, Z42 to jest 160 tysięcy, Z52 142, no i miażdżąca przewaga na korzyść Harugumo 240 tysięcy DPM-u gołego. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to znaczy, jak muszę, to nie jest dobrze, bo nawet mi się nie chce. Przejdźmy dalej. Uzbrojenie torpedowe. Tutaj Wargaming nam podaje informację, że to uzbrojenie torpedowe nie jest jakieś tam potężne. No biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj dwie czterorurowe wyrzutnie torpedowe, czyli to samo co na Z52, z tym, że nasze torpedy zadają damage mniejszy o 700 punktów, no to nie jest chyba źle. Przeładowanie trwa 100 sekund bazowo. Na Z52 mamy 90 sekund, prędkość torped porównywalna, no i czas reakcji na torpedy najkrótszy jest na Z52, nasza tutaj nowa ZK-42 ma 7,8 sekundy, nie jest to duża różnica. W przypadku Harugumo to już jest 9,4, ale tam mamy torped do wyplucia 6 w jednej salwie, z boosterem do reloadu mamy ich 12, także tak to tutaj wygląda. Także ja na uzbrojenie torpedowe bym nie narzekał. Mamy tutaj 10 km zasięgu tych torped. Ja sobie tutaj jeszcze zerknę, bo kamuflaż okrętu jest chyba 6,1 albo 6,2. Także 10 km torped to jest spory zapas, gdzie możemy te torpedy używać jako taki niszczyciel typowo torpedowy. Nie są szybkie ani potężne, ale zawsze coś tam można nimi sobie udłubać. Także to jest jeden z pierwszych argumentów, dla których warto ten okręt sobie za stal wziąć. Całkiem przyzwoite uzbrojenie torpedowe, które możemy wykorzystać w sytuacji, kiedy nie możemy sobie pozwolić na strzelania, bo po prostu strzelać nie mamy w co, bo za dużo ryzykujemy pokazując się. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, artyleria. Mimo że pociski odłamkowo burzące tutaj no nie zadają dużego damage'u, bo to tam 1200 punktów to jest no trochę śmiech, biorąc pod uwagę, że... A nie, w sumie na Harugumo to jest to samo, też 1200. Tyle, że Harugumo ma bazowo tutaj 30 mm penetracji, mamy 26. Także można to podbijać, ja tego nie podbijałem, ze względu na to, że czasem coś tam się uda podpalić, a jak ktoś nam pokaże burtę, to i tak będziemy bić z pepanców, bo te pepance są tutaj całkiem fajne. Ja sobie tu jeszcze zerknę, porównam te trzy okręty. 2300 mamy na Z42, 3000 na Z52 i 1700 na Harugumo. Także no tam wypada, mimo że strzela najszybciej, to bije najsłabiej. I DPM już tak wielkich różnic nie przedstawia, bo Harugumo ma 340 tysięcy, Z52 280, a nasza Zetka 306. Także nie jest źle. I jak widzicie, te działa są w stanie robić damage. Do tego mamy na pokładzie typowe niemieckie hydro, które pozwala nam robić jakieś różne dziwne kaskaderskie akcje, typu wchodzę w kapa, stawiam sobie dym, albo podpływam do dymu, który ktoś sobie postawił, puszczam hydro i napierdalam gościa i czekam, aż padnie, nie? To jest bardzo fajne rozwiązanie. Na Z52 oczywiście też się sprawdza, ale warto zauważyć, że Z42 ma dym krótki. Ma go dużo, ale ma ten dym taki właśnie brytyjski, który zbyt długo się nie utrzymuje, ale szybko się przeładowuje, więc coś za coś.
No i stojąc sobie w dymie też za bardzo nie będziemy mieli okazji, żeby dużo postrzelać, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że ten dym nam się zaraz skończy i oczywiście musimy odpowiednio zarządzać spotem. Jeżeli chodzi o wykrywalności okrętów, Z-42 bazowo 7,6, Z-52 7,5, no i Harugumo 7,7, także nie jesteśmy tutaj w jakimś tam mocnym ogonie. Do tego mamy jeszcze doładowanie do silnika, które nam przyspiesza okręt o 8%, no i te krótkie dymy. Uważam, że to jest pierwszy niszczyciel, do którego idealnie pasuje Jutland, czyli specjalny niemiecki kapitan. Teoretycznie jest jeszcze ZF-6, ale jakoś tak mi ten okręt, no nie gra mi wcale, także nie ciągnie mnie do niego. Tutaj strzelamy dużo, strzelamy szybko, będziemy strzelać jeszcze szybciej, jak zrobimy 140 trafień, przy czym na tym okręcie nie jest to żaden problem. Co więcej, wyspotujemy 3 gości, mamy przywrócone HP, zajebista sprawa, niestety bardzo mało zależna od nas, więc jest ten problem, że możemy się spotkać z taką sytuacją, że nic nie wyspotujemy praktycznie przez całą bitwę, ale mamy taką możliwość, więc zawsze coś tam się może uda tego HP przywrócić. Jak widzicie, z dymu sobie można postrzelać, trzeba jedynie pamiętać o tym, żeby ktoś nam przeciwnika spotował, no bo jak my siedzimy, no to jest problem. Jeżeli mamy sytuację, w której dwa dedeki są na kapie, przy czym jesteśmy to my plus ktoś jeszcze, no to możemy liczyć, że uda nam się gościa rozstrzelać, korzystając z 6-kilometrowego hydro i dymu, który będzie nam się rozpraszał 40 sekund. Także no w 40 sekund, jeżeli damy radę gościa rozstrzelać, to dobrze, a jak nie, to trzeba będzie się niestety zawijać stamtąd i to jest troszeczkę problem, bo w takich sytuacjach była to uciążliwe, bo ten dym jest krótki i trzeba mieć to konkretnie na uwadze. Prędkość okrętu też nie jest najgorsza. Weźmy sobie Harugumo. 35,7 węzła. Tu mamy 36,5, a Z52 37,5. Różnice nieduże, ale jesteśmy w środku stawki, także nie jest najgorzej. Wykrywalność, jak już wspominałem, też nie jest najgorsza. Punkty wytrzymałości, mamy tutaj tych punkcików niestety najmniej. Niedużo od Z52, bo tylko mniej o 600 punktów, ale od Harugumo mamy już mniej o 5000, to jest duża różnica. Przy czym Harugumo jest w stanie, no wiecie, jak szybko strzelać i w starciu na blisko to jedynie może nas ratować hydro w odpowiednim momencie włączone plus ten właśnie dym nasz krótki. Musimy liczyć wtedy na to, że po prostu przeciwnik da się rozstrzelać. To jest druga sprawa. Także mamy hydro, z którym możemy robić kaskaderkę na kapie. Mamy w miarę użyteczne torpedy. Mamy całkiem przyzwoite działa, które jeżeli ktoś nam pokaże burtę, ładujemy od razu pepance do rury i bijemy w pancerniki po 5000 ponad budówkach. Także to jest całkiem przyzwoity deal. Obeczki coś tam są w stanie podpalić. No nie jest to jakieś tam potężne źródło damage. Zobaczcie, tutaj nam przywróciło się troszeczkę HP, bo się żeśmy tam wyświecili sobie deseczkę i już jest to na plusik. Także to jest fajne rozwiązanie. Ten kapitan pasuje na tego dedeczka idealnie. Nie wiem, czy tutaj akurat... Tak, tu się HP przywróciło, bo chyba 140 trafień to już było dawno. No dokładnie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry okrętu. Ja wam... chociaż nie, tutaj się za dużo dzieje, żebym pokazywał teraz kapitana, to może za chwileczkę to zrobię, jak sytuacja się troszeczkę uspokoi, bo powiem szczerze, tutaj dosyć dzika akcja ma miejsce, ten Golden Lew jest rozstrzelany jeszcze? Nie, to później będzie. Miałem zagrać bitwę na żywo, ale stwierdziłem, że tutaj przyjemnie się to będzie oglądało, więc postanowiłem, że wam to pokażę. O, mam tutaj drugiego fraga i jedziemy z koksem. Tutaj za bardzo nie ma na co narzekać, powiem szczerze, w tym okręcie. Mógłby być troszeczkę szybszy, mógłby troszeczkę mocniej bić, ale wydaje mi się, że jest absolutnym kozakiem i no nie ma za bardzo do czego się tutaj przyczepiać, także też ta recenzja nie ma takiego negatywnego wydźwięku, jak to jesteście pewnie przyzwyczajeni do materiałów u mnie na kanale. Ja jestem wymagający, jeżeli chodzi o okręt, nie lubię takiej chujni, gdzie Wargaming kopiuje dwie jednostki, wycina z niej po jednej rzeczy, klei do kupy i mamy nowy okręt. To nie. Chociaż tutaj no niby mamy takie trochę ZF-6, ale artyleria trochę z Harugumo. No też może nie jest to specjalnie oryginalne, ale w tym drzewku takiego okrętu nie mamy, także to jest zawsze jakiś plus. Gdyby mnie ktoś teraz zapytał, czy warto ten okręt wziąć, powiem z czystym sumieniem, absolutnie warto. Mimo że jest za stal, to jest naprawdę wart swojej ceny, będziecie z niego zadowoleni. Okręt uniwersalny to jest najważniejsza sprawa w tym momencie, bo jesteśmy w stanie zrobić sami bardzo dużo i nie musimy za bardzo na nikim polegać. Oczywiście jak chcemy postrzelać z dymu, to trzeba mieć na uwadze to, że musi nam ktoś przeciwnika spotować, ale jak nam to już ktoś tam pomoże z tym, to jesteśmy w stanie naprawdę robić fajny damage. Zobaczcie, że te pepance tam całkiem przyzwoicie wchodzą w tego krążka. Tutaj płyną jeszcze w jego kierunku torpedy, więc
chciałem odpłynąć w kierunku zachodzącego słońca i liczyć na to, że on tą torpedę dostanie, ale niestety gnój jebany się wykręcił, także musiałem się tutaj do niego jeszcze odwracać. Nie wiem, czy to ja go rozstrzelałem do końca, czy nie. Nie, chyba ktoś mi go dobił tutaj. On na naprawce tu wjechał. O, nagadałem się. Jeszcze jestem trochę chory, także ciężko mi się tak długo gada. Bo dawno nie chorowałem, co prawda, z miesiąc chyba minęło. Także widzicie, że duża ilość tego dymu, który się szybko przeładowuje, też nam pozwala jakoś fajnie taktycznie to wykorzystywać. Pelotka, jak widzicie, coś tam tych samolotów strąca. Oczywiście jak się uprze na nas lotnia, no to jesteśmy i tak w dupie, bo no nie obronimy się. Jesteśmy może w stanie urwać kilka samolotów ze eskadry, ale to i tak nie wpłynie na to, że po prostu nie dostaniemy damage'u, bo to jest nieuniknione. Tu już powoli sytuacja się uspokaja. Najciekawsze za nami. Teraz będzie starcie z Hallandem. Gdzieś tam będzie próba gonienia tego Groningena, który niestety będzie sobie od nas uciekał i bitwa skończy się wygraną na punkty. Także tak się to prezentuje. Zaraz wam tutaj jeszcze pokażę kapitana, ulepszenia. Ale wydaje mi się, że już po tym, co wam tutaj powiedziałem i co wam pokazałem, śmiało można temu okrętowi wystawić ocenę. Ja mu daję 8,5 na 10. Naprawdę fajny okręt, warty posiadania, uniwersalny. Bardzo dobry, w wielu sytuacjach będziecie mogli z niego wycisnąć całkiem sporo, także gorąco polecam. Bez zastanowienia można stal wydawać. Najlepiej oczywiście z kuponem. Cicho, bydlaku. Najlepiej oczywiście z kuponem, ale jak ktoś nie ma, no to warto okręt kupić. No patrz. O, i teraz już praktycznie mamy końcówkę. Pokazać wam jeszcze kapitana i ulepszenia. Tak wygląda kapitan, oczywiście loot jest na pokładzie. Bardzo polecam tego kapitana na ten okręt, jak już wspomniałem. Raz, że będzie nam przywracał HP za spota, a dwa, to skróci nam przeładowanie, jak strafimy 140 razy, a przy takim reloadzie i takiej ilości dział nie jest to absolutnie żaden problem. Tu jeszcze szybka demonstracja siły pepanców tego okrętu, proszę bardzo. No, no i zamiecione. Tak wyglądają ulepszenia założone na okręcie plus zestaw sygnałów. Teraz już nie będę wam pokazywał tej resztki, bo to będzie gonienie tego Groningena, który się tu kręci do końca mapy praktycznie, bo on będzie nam uciekał. Zrobię na nim jeszcze 5 koła damage'u i to będzie wszystko. Także 155 się za to bitwa zakończy i gościu nam po prostu ucieknie. No i w tym materiale wszystko. Naprawdę polecam łajbę, fajna sztuka. 8,5 na 10, dawno tak dobrego okrętu Wargaming nie wprowadził, także naprawdę warto posiadać. Z mojej strony wszystko, dzięki i do usłyszenia.